Na początku listopada 1939 roku Reginald Victor Jones, naukowy doradca wywiadu brytyjskiego, otrzymał z Oslo przesyłkę, którą ktoś podrzucił do brytyjskiej ambasady. Atasze morski kontradmirał Roger Boyce, który zdecydował się przekazać tajemniczy list do Londynu, zwracał uwagę, że treść może być ważna dla poznania zamiarów wroga. Zalecał również ostrożność przy otwieraniu niewielkiej paczki. Jones, 30-letni naukowiec, miał już wystarczająco duże doświadczenie, aby nie lekceważyć takich ostrzeżeń. Powinien paczkę oddać w ręce saperów. Ciekawość jednak przeważyła. Wewnątrz było nieznane urządzenie. Anonimowy autor listu wyjaśniał, że jest to elektroniczny element sterujący zapalnikiem pocisków przeciwlotniczych. Dzięki temu aparacikowi pocisk wybuchał, gdy tylko zbliżył się do wrogiego samolotu, co miało zwiększać pole rażenia. Proszę natychmiast przesłać to urządzenie do analizy. Do laboratorium Ośrodka Badawczego Admiralicji. Analiza przeprowadzona w laboratorium admiralicji potwierdziła informacje od tajemniczego nadawcy listu. To było urządzenie sterujące zapalnikiem zbliżeniowym pocisku przeciwlotniczego. Czyżby więc informator z Oslo pisał prawdę, informując o pracach nad nowymi typami broni? Radarem, torpedami akustycznymi, rakietami balistycznymi. Reginald Jones uznał, że tak. Wojna światowa dopiero się rozpoczynała. Dla zachodnich rządów zwycięstwo wojsk niemieckich w Polsce było wynikiem ogromnej przewagi Wehrmachtu nad bitnym, choć źle wyposażonym, uzbrojonym i dowodzonym wojskiem polskim. Była to jednak tylko część prawdy. Niewielu strategów brytyjskich i francuskich dostrzegło i właściwie oceniło prawdziwe źródła niemieckiego zwycięstwa. Nowy sposób prowadzenia działań wojennych, charakteryzujący się zmasowanym użyciem lotnictwa i broni pancernej. Doktryna wojny błyskawicznej miała też w przyszłości przynieść Wehrmachtowi łatwe zwycięstwa w innych częściach Europy. Gdy ginęła Polska, zachodnie mocarstwa dopiero przygotowywały się do wojny. Brytyjski korpus ekspedycyjny z wolna wysyłał swoje oddziały na kontynent. Planowano, że dopiero na wiosnę 1940 roku osiągnie zdolność bojową. Armia francuska, choć liczna, nie była przygotowana do przeciwstawienia się Wehrmachtowi. Nad brakiem chęci do walki królowało przeświadczenie francuskich strategów, że potężna linia Maginota zapewni krajowi bezpieczeństwo. Dowódcy francuscy, pomni strasznych doświadczeń I wojny światowej, nie kwapili się do wysyłania swoich wojsk w bój. W tej rzeczywistości raport z Oslo wydawał się powieścią fantastyczno-naukową. Brytyjskim politykom i dowódcom bardzo trudno było uwierzyć w informacje o rakietach dalekiego zasięgu. Uważano, że anonimowy raport może być propagandą wroga, który zmierzał do zastraszenia zachodnich demokracji. Tajemniczy autor listu, którego tożsamość ustalono dopiero w 1989 roku, pisał prawdę. Od 1936 roku w tajnym ośrodku na wyspie Uznam na Bałtyku Niemcy prowadzili próby z rakietami balistycznymi. Głównym konstruktorem był Werner von Braun. On skonstruował rakietę A4, nazwaną później V2.
Start rakiety ustawionej na niewielkiej wyrzutni miał nastąpić po 4 sekundach od uruchomienia silnika. Ważący ponad 10 ton pocisk wznosił się pionowo, aż zadziałało urządzenie wychylające stery. Wówczas tor rakiety zakrzywiał się pod kątem około 45 stopni. Po 25 sekundach rakieta przekraczała prędkość dźwięku. Silnik pracował jeszcze przez pół minuty. Wyłączał się, gdy rakieta była na wysokości 40 km i osiągnęła prędkość blisko 5,5 tysiąca km na godzinę. Wciąż wznosiła się, aż na wysokości 90 km zataczała łuk i jej dziób kierował się do ziemi. Zasięg rakiety miał wynosić 320 km. Pierwszych kilkanaście prób było nieudanych. Rakiety eksplodowały na wyrzutni lub tuż po starcie. Pierwszy udany start odbył się 13 czerwca 1942 roku, ale rakieta przeleciała tylko 1300 metrów. Dopiero 3 października 1942 roku V-2 pokonała 190 km i minęła cel tylko o 4 km. Rozpoczynała się era rakiet. Kiedy Adolf Hitler dowiedział się o sukcesie von Brauna, powiedział: wygraliśmy wojnę. Dlaczego tak powiedział? Głowica rakiety V-2 zawierała tylko 1 tonę materiału wybuchowego. Ale Hitler planował, że setki tych rakiet będzie spadać każdego dnia na Londyn. Niewykluczone, że liczył również na efekt psychologiczny. Brytyjczycy pewnego dnia obudziliby się, gdy ich domy rozpadałyby się w ruinę. Nikt nie mógł dostrzec lecącej rakiety. Nikt nie mógł jej usłyszeć, zanim nie wybuchła. Niewykluczone, że Hitler myślał również o uzbrojeniu tych rakiet w głowice nuklearne. Brytyjczycy nie wiedzieli nic o pracach prowadzonych w Peenemünde. Co więcej, odrzucali i lekceważyli ostrzeżenia polskiego wywiadu jako nierealne. To jest bzdura. Nie istnieje paliwo zdolne wytworzyć energię potrzebną do uniesienia w powietrze rakiety ważącej wiele ton. Proszę, niech pan tego posłucha. Reginald Jones wierzył w informacje o niemieckich próbach rakietowych. Postanowił przekonać o tym lorda Cherwella, doradcę naukowego premiera. Powiedział, to nie może być dobra maszyna. Zapytałem, dlaczego. Uznał, że ta rozmowa może być dowodem. 22 marca 1943 roku dwaj niemieccy generałowie, Ludwik Kruwel i Wilhelm von Thoma, którzy znaleźli się w brytyjskiej niewoli, dyskutowali na temat wyników wojny. Nie wiedzieli, że pokój, w którym przebywali, był naszpikowany mikrofonami. Oni nie tracili czasu na drobiazgi. Dlatego mieli więcej czołgów niż my. Nasza niemiecka solidność doprowadzi nas do klęski. Teraz niech pan posłucha. Żadnego postępu nie zrobiliśmy w broni rakietowej. Choć uważam, że mogłaby mieć duże znaczenie w tej wojnie. Widziałem się z feldmarszałkiem Brauchiczem na specjalnym poligonie w Kummersdorfie. Mieli tam wielkie rakiety. Mówił mi, że wznoszą się na wysokość 15 kilometrów. Trzeba tylko je wycelować. Wyobrażasz sobie? Tylko wycelować w określony obszar. A zasięg? Bez ograniczeń. Major, który pokazywał sprzęt, powiedział: zaczekajcie do przyszłego roku, a zabawa się zacznie. Hmm.
Czy nie uważa pan, że jest to sygnał wystarczająco ważny, abyśmy zajęli się sprawą niemieckich rakiet? Co pogaduszki niemieckich generałów, którzy od kilku miesięcy siedzą w naszej niewoli? Pan żartuje, drogi kolego. I chyba nie ściągnął mnie pan tutaj tylko po to, aby przekonać mnie, że powinienem z tą sprawą pójść do premiera. Czy ma pan inne dowody? Chętnie podyskutuję z panem na ten temat jutro w klubie. Już w końcu 1942 roku, gdy w Peenemünde trwały próby, Niemcy przystąpili do budowy gigantycznych wyrzutni rakiet V-2 na francuskim wybrzeżu w rejonie Calais. Na przykład bunkier w Eperlec miał 23 metry wysokości. Pod stropem o grubości 5 metrów miały być montowane i napełniane paliwem rakiety. Ustawione pionowo wyjeżdżałyby przez wrota do wyrzutni. Każdej godziny z Eperlec miały startować 4 rakiety. Inny bunkier budowano w rejonie Saint-Omer. Żelbetowa kopuła o średnicy 50 metrów i gruba na 5 metrów przykrywała halę montażową rakiet V-2. Głęboko pod ziemią, w tunelach, miały jeździć pociągi przywożące części rakiet, które montowane byłyby w hali pod żelbetową kopułą. Wywiad brytyjski wykrył tajemnicze budowle i choć do końca nie zdawał sobie sprawy, w jakim celu Niemcy budują bunkry na francuskim wybrzeżu, w połowie 1943 roku przeprowadzono zmasowane naloty, w których użyto najcięższych bomb II wojny światowej. Ich wybuchy skruszyły beton, a zniszczenia sprawiły, że prace zostały przerwane. Z bunkrów w Eperlec, Vizernes, Saint-Omer nie wystartowały rakiety. Czy Reginald Jones mógł mieć inne dowody na to, że w Peenemünde Niemcy prowadzą próby rakiet? Niewykluczone, że już w końcu 1942 roku otrzymali takie meldunki od polskiego wywiadu, od wywiadu Armii Krajowej. Nie można jednak tego udowodnić, gdyż Brytyjczycy twierdzą, że wszystkie raporty z tego okresu zaginęły lub zostały zniszczone jako nieistotne. O ile podsłuchana rozmowa dwóch niemieckich generałów nie zrobiła żadnego wrażenia na doradcy naukowym premiera Churchilla, lordzie Cherwellu, to jednak przekonała Jonesa, że w Peenemünde trwają tajne prace. Zdecydował się wysłać tam samolot zwiadowczy, ale nie było to takie proste. Pomógł mu przypadek, a właściwie pomyłka, gdyż szef zwiadu lotniczego, generał Peter Stuart, mylnie uznał, że Jones jest bratankiem marszałka polnego i wicekróla Indii. O ile mógł odmówić jakiemuś tam Jonesowi, to bratankowi wicekróla się nie odmawia. Nad Peenemünde poleciał samolot zwiadowczy. 12 czerwca 1943 roku do lotu zwiadowczego oznaczonego N/853 wystartował angielski samolot. Jego trasa prowadziła nad Peenemünde. Pogoda była dobra i wydawałoby się, że kilkadziesiąt zdjęć zrobionych w czasie tego lotu pozwoli ostatecznie wyjaśnić tajemnicę ośrodka na Bałtyku. Zdjęcia były dobrej jakości, ale trzeba by je było dobrze zinterpretować. Reginald Jones nie uwierzył w ocenę zdjęć dokonaną przez oficera RAF-u. Sam zaczął analizować fotografie z Peenemünde. Uznał, że sprawa jest tak ważna,
iż postanowił ominąć lorda Cherwella i skontaktować się bezpośrednio z premierem Churchillem. Panie premierze, informacje, jakie mamy, nakazują szybkie zajęcie się problemem Peenemünde. To tajny ośrodek na wyspie Uznel na Bałtyku. Niemcy przystąpili tam do produkcji rakiet, które mogą być największym zagrożeniem dla nas. Słyszałem o tym, ale wielu naszych naukowców uważa to za bzdurę. Panie premierze, chciałbym przedstawić panu dowody. Warte są rozważenia. Niech pan przyjdzie do mnie 23 czerwca. Będzie również lord Cherwell. On ma inne poglądy na tę sprawę i chce, żeby zaprezentował je przy okazji pana rewelacji. Tak jest. Stawimy się u pana 23 czerwca. Zdjęcia z lotu samolotu zwiadowczego nad Peenemünde zostały wadliwie zinterpretowane. Analizując je, oficer RAF-u nie dostrzegł na nich ani rakiet, ani wyrzutni rakietowych, ani jakichkolwiek śladów, które wskazywałyby, że w Peenemünde prowadzone są próby nowej broni. O co więcej, uznał, że wyrzutnia pocisku V-1 to pompa głębinowa. Reginald Jones dostrzegł to, czego nie widział oficer RAF. Zauważył na jednym ze zdjęć rakietę V-2. Jej długość ocenił na 11 metrów. Wagę niesłusznie na 20 do 40 ton. Jakim cudem naukowy doradca wywiadu zobaczył to, czego nie dostrzegł oficer RAF-u po ogromnym doświadczeniu, analizujący setki takich lotniczych zdjęć. Odpowiedź jest prosta. Jones wiedział, czego szukać. Jones wiedział, że w Peenemünde są rakiety, ponieważ otrzymywał meldunki wywiadu Armii Krajowej. Źródła informacji jednej z siatek wywiadowczych o kryptonimie Lombard były bardzo różne, ale najcenniejszym źródłem był Augustin Träger, którego syn, wcielony do armii niemieckiej, pracował w Peenemünde. Polacy wiedzieli to, czego nie wiedzieli Brytyjczycy i w co nie chcieli uwierzyć. Minister Bezpieczeństwa Wewnętrznego przesłał mi raport. Szokujący raport. Wybuch pojedynczej rakiety może spowodować ofiary w wysokości do 4000 zabitych i rannych. A nasz przyjaciel Reginald Jones uważa, że Niemcy lada miesiąc wyprodukują takie rakiety. Chcę od was się dowiedzieć, czy to prawda. Chciałbym tu wystąpić jako advocatus diaboli. Otóż nie wierzę, aby jedna rakieta mogła spowodować tak wiele ofiar, jak to sugeruje minister bezpieczeństwa wewnętrznego. Co więcej, wątpię, aby to w ogóle było możliwe. Niemcy nie mają paliwa o odpowiedniej mocy, aby napędzać tak wielkie rakiety. Jeżeli chodzi o zdjęcia, to uważam, że obiekty sfotografowane w Peenemünde to nie rakiety, a torpedy przeznaczone do zrzucania z samolotów. Jeżeli to w ogóle nie jest zasadzka. A to ciekawe. Obiekty sfotografowane przez nasz samolot są białe. Nie wiem, czy nie są to
makiety, specjalnie pomalowane na biało, aby zwrócić naszą uwagę. A po co? Abyśmy się tym zajęli, a nie poszukiwali broni, nad którą faktycznie pracują. W ten sposób opóźniliby wynalezienie przez nas środków zaradczych przeciwko tej broni. Panie Jones, chciałbym posłuchać pana argumentów jako człowieka odpowiedzialnego za składanie wszystkich fragmentów w całość. Jones musiał wystąpić przeciwko lordowi Cherwellowi, który był jego profesorem z czasów studiów w Oksfordzie, uznanym autorytetem w dziedzinie fizyki i wieloletnim przyjacielem Churchilla. Panie Jones. Nie sądzę, żebyśmy byli zagrożeni atakiem rakiet w ciągu najbliższych miesięcy. Ale dowody na ich istnienie są wystarczająco oczywiste. Posłuchaj tego. To są argumenty przeciwko tobie. I pamiętaj, że to ty przedstawiłeś mi tego człowieka. Niech pan mówi, Jones. Obiekt widoczny na zdjęciach nie może być torpedą. Wiemy, że ma około 11 metrów długości. Wagę oceniamy na 20 do 40 ton. Jaki samolot mógłby unieść tak wielką rakietę? Czy to jest makieta? A po co mieliby wystawiać makietę, zwracając naszą uwagę na Peenemünde? Muszą zdawać sobie sprawę, że efektem będzie nalot. Byliby głupcami, gdyby ściągali nasze samoloty na swój tajny ośrodek. Na Peenemünde trwają prace z takimi rakietami. 35-36 stóp długości, 5 do 7 stóp średnicy. No cóż, jestem tylko adwokatus diaboli. Mógłbyś przestać z tą łaciną. Nigdy jej nie lubiłem. Proszę pozostawić te materiały i być dzisiaj na posiedzeniu gabinetu. Musimy podjąć decyzje, które pozwolą ostatecznie załatwić tę sprawę. Powinienem był mówić adwokat diabła, zawsze oblewał łacinę. Tego dnia, 23 czerwca 1943 roku, gabinet wojenny podjął decyzję o zbombardowaniu Peenemünde. Choć wielu naukowców i polityków wątpiło, czy rzeczywiście Niemcy budują tam rakiety. Początkowo dowództwo lotnictwa bombowego planowało nalot na fabryki i laboratoria Peenemünde. Lecz Duncan Sandys, jeden z doradców naukowych premiera, przekonał go, że ważniejsze będzie zniszczenie obiektów mieszkalnych. Dawało to bowiem możliwość zabicia naukowców i techników, co mogło utrudnić pracę nad nową bronią bardziej niż zniszczenie laboratoriów. W nocy z 17 na 18 sierpnia 1943 roku 560 samolotów bez przeszkód dotarło nad Peenemünde. Niemcy nie byli przygotowani do odparcia ataku. Zlekceważyli informacje o zbliżających się samolotach, gdyż w ciągu ostatnich tygodni brytyjskie myśliwce tamtędy leciały nad Berlin. Dlatego uznano, że i tym razem celem będzie stolica Rzeszy. Myśliwce przybyły spóźnione. Mimo początkowego sukcesu nalot nie był udany. Piloci dwóch samolotów oznaczających cele popełnili błąd, zrzucając tzw. markery zbyt daleko od wyznaczonych obiektów. W efekcie bomby spadły za daleko na południe, głównie na baraki więźniów. W czasie ponadgodzinnego nalotu zrzucono na niemiecki tajny ośrodek 2000 ton bomb. Największą stratą mogło być zniszczenie budynku, w którym gromadzono większość planów, rysunków technicznych i analiz. Bomba eksplodująca w jego pobliżu sprawiła, że dom stanął w płomieniach. Tam są wszystkie dokumenty. Sprowadź ludzi, niech wynoszą szafy, no! Zagrożenie było tak wielkie, że von Braun sam rzucił się na ratunek.
Akcja udała się. Z ogarniętego płomieniami biura konstrukcyjnego wyniesiono najważniejszy dla programu rakietowego rysunki i plan. Nalot na Peenemünde trwał nieco ponad godzinę. Wybuchy bomb i płomienie zabiły 735 osób. Największe straty odniósł personel pomocniczy i więźniowie. W bombardowaniu zginęło bowiem 557 niewinnych osób. Istotną stratą dla Niemców była śmierć 120 techników i naukowców, w tym dwóch najbliższych współpracowników Wernera von Brauna. W zakładach produkcyjnych szkody były małe. Tylko jeden z dużych zespołów został naruszony w niewielkim stopniu. Za to w zakładzie doświadczalnym bomby zniszczyły lub uszkodziły 50 z 80 budynków. Brytyjczycy byli bardzo zadowoleni z wyników bombardowania Peenemünde. Wywiad brytyjski ocenił, że w następstwie bombardowania opóźnienie w produkcji rakiet wyniesie od 6 tygodni do 6 miesięcy. Reginald Jones był ostrożniejszy. On szacował opóźnienie na 2 miesiące. Wydawałoby się, że to niewiele, zważywszy, że podczas bombardowania Brytyjczycy stracili 40 bombowców. Jednakże w warunkach wojennych czas płynie inaczej, szybciej. 2 miesiące to bardzo dużo. Nie wiadomo, czy gdyby nie to opóźnienie, Niemcom nie udałoby się uniemożliwić inwazji na Normandię, gdyż mogliby ostrzeliwać alianckie zgrupowania wojsk właśnie za pomocą rakiet V2. Zabrakło im tych rakiet, gdy alianci ruszyli do ataku na Normandię. Doktor Braun. Jestem Gruppenführer Hans Kammler. Doktor Hans Kammler. Wiem. Awizowano pana przybycie. Otrzymałem osobiście od Reichsführera Himmlera zadanie nadzorowania produkcji rakiet. Przyjechałem, aby zapoznać się ze skalą zniszczeń po tym barbarzyńskim nalocie. Zniszczenia nie są tak wielkie, jak nam się pierwotnie wydawało. To, co najważniejsze, zostało ocalone. Generał Dornberger przygotował pełen raport na temat zniszczeń. Moim obowiązkiem jest uchronienie produkcji rakiet przed dalszymi stratami. Führer żąda od nas, żebyśmy wyprodukowali w najbliższym czasie 5000 rakiet. No, to istotne. Badania naukowe na razie pozostaną w Peenemünde. Próby rakietowe trzeba będzie prowadzić daleko stąd, poza zasięgiem wrogich bombowców. Wybrano już takie miejsce. Heidelager Blizna. Poza tym w najbliższych dniach w górach Harcu ruszy budowa kompleksu produkcyjnego, całkowicie zabezpieczonego przed wrogimi bombami. Będą tam pracować więźniowie obozów koncentracyjnych. Produkcja rakiet wymaga specjalistów. W obozach koncentracyjnych znajdzie się fachowców wszelkich branż. To rozwiązanie zapewni nam całkowitą tajemnicę. Proszę mi pokazać najbardziej zagrożone rejony.
Gruppenführer Hans Kammler, któremu powierzono nadzorowanie produkcji rakiet, działał skutecznie. Bardzo szybko w rejonie Dębicy, poza zasięgiem brytyjskich bombowców, wybudowano urządzenia niezbędne do rakietowych prób. W tym samym czasie, w końcu sierpnia 1943 roku, do opuszczonej kopalni siarczanu sodowego, kilka kilometrów od miasta Nordhausen w Niemczech, SS-mani przywieźli pierwszą grupę 100 więźniów z Buchenwaldu. W następnych dniach przybywały kolejne transporty ludzi, którzy rozpoczęli budowę wielkiego kompleksu, całkowicie zabezpieczonego przed alianckimi bombami. W podziemnych halach fabryki Dora miało powstawać tysiące rakiet V2, montowanych tam dzień i noc przez niewolników dowiezionych z obozów koncentracyjnych. Pierwsze rakiety zmontowano w Dorze w styczniu 1944 roku. Niemcy przenieśli próby z rakietami w głąb Polski. Meldunki polskiego wywiadu wskazują, że w rejonie Dębicy, około 250 km na południowy wschód od Warszawy, zaczęli rozbudowę tajnego ośrodka. W marcu Polacy przesłali meldunki o próbach z pociskami o zasięgu 10 km. No to troszkę za mało, żeby do nas doleciały. Dla mnie wystarczająco dużo, aby zażądać lotów zwiadowczych. To zdjęcie zrobiono 5 maja 1944 roku. Widać wyrzutnie bomb latających. Rakiety? Na razie nie wykryto. Ale to nie znaczy, że ich tam nie ma. Drogi Jones, dobrze wiemy, jak wyglądały obiekty w Peneminde. Takie same powinny być w nowym miejscu prób rakietowych. A jeśli uważa pan, że po bombardowaniu Niemcy przenieśli rakiety w głąb Polski, to proszę mi je pokazać na zdjęciach lotniczych. Jeszcze nie zostały odkryte. Mogli je dobrze zamaskować albo zbudować w innym miejscu, którego szukamy. Doktorze Jones, nie wierzę w istnienie rakiet. I nie mam zamiaru mówić premierowi tych głupstw, odwracając jego uwagę od poważniejszych spraw. Uważam bowiem, że Niemcom właśnie o to chodzi. Pan wybaczy. Zniszczenie przez lotnictwo alianckie wielkich bunkrów na francuskim wybrzeżu sprawiło, że Niemcy postanowili wystrzeliwać rakiety V2 z ruchomych wyrzutni. Zniszczenie ich przed startem przez brytyjskie samoloty było więc niemożliwe. Na miejsce startu dowożono rakiety za pomocą specjalnych przyczep, nazwanych od nazwiska konstruktora Meilerwagen. Przyczepa jednocześnie pozwalała ustawić rakietę pionowo na niewielkiej wyrzutni o średnicy 2 metrów. Odpalenie rakiety następowało po wysłaniu impulsu ze specjalnego pancernego samochodu. Te zdjęcia nakręcono prawdopodobnie w czasie prób na poligonie w Bliźnie, o czym może świadczyć sposób malowania testowanej rakiety. Ich produkcja trwała już w Dorze, gdzie w styczniu 1944 roku zmontowano 56 rakiet, a w maju już 437. Bombardowanie Peneminde i co najmniej dwumiesięczne opóźnienie, jakie spowodowały zniszczenia i konieczność przeniesienia prób i produkcji rakiet, miało wkrótce przynieść pierwsze efekty. W Anglii trwały ostatnie przygotowania do inwazji na kontynent europejski. W bazach zgromadzono 2 miliony żołnierzy wojsk inwazyjnych, tysiące ciężarówek, dział, czołgów. Gdyby Niemcy wówczas zaatakowali te rejony za pomocą rakiet, mogliby uniemożliwić dokonanie inwazji. Chciał się pan ze mną widzieć? Czyżby nadleciały niemieckie rakiety? To jest raport naszego attaché wojskowego ze Sztokholmu oraz zdjęcia niemieckiej rakiety, która spadła na Borholm. To jest raport naszych dwóch oficerów z wywiadu lotniczego, Bardera i Wilkinsona, których wysłałem, aby zbadali te rakiety, co zrobili. To jest raport z Polski, gdzie partyzanci znaleźli całą rakietę, jaka wpadła w bagno. Potem ją rozmontowali, a polscy naukowcy zbadali. Wiele najważniejszych części przesłali do nas. Są u mnie.
Czy potrzebuje pan jeszcze innych dowodów na to, że Niemcy mają rakiety, za pomocą których mogą ostrzeliwać Londyn? Wciąż zastanawiam się. Lordzie Cherwell, ja z tymi dowodami idę do Churchilla. Jeżeli będzie pan nadal trwał w swoim głupim uporze, nie pozostanie mi nic innego, jak zastrzelić pana. Jeżeli jednak zdecyduje się pan uznać fakty, wówczas ja mogę opóźnić przekazanie materiałów premierowi, aby mógł pan wystarczająco wcześniej zmienić front i wycofać się z niesłusznych twierdzeń. Jaka jest pana decyzja? Proszę zostawić mi nieco czasu na przemyślenie. Skoro tak pan powiedział, to znaczy, że mogę być spokojny. Czerwca 1944 roku rozpoczęła się wielka operacja inwazyjna. Największa operacja tego typu w historii wojen. Przewaga liczebna i ogniowa wojsk alianckich była tak wielka, że przełamanie obrony na plażach Normandii nie wydawało się większym problemem. Tego dnia, 6 czerwca 1944 roku, tysiące żołnierzy brytyjskich i amerykańskich opanowało 5 przyczółków w Normandii. W większości miejsc zwycięstwo było łatwe, gdyż zaskoczeni żołnierze niemieccy nie zdołali zorganizować skutecznej obrony. Jedynie na plaży oznaczonej kryptonimem Omaha straty lądujących tam wojsk amerykańskich były bardzo duże, gdyż napotkały na opór dobrze wyszkolonej i przygotowanej do obrony niemieckiej dywizji. Sukces pierwszego dnia walk nie przesądzał jeszcze o sukcesie inwazji. Oddziały lądujące na brzegu były pozbawione ciężkiej artylerii i wsparcia wojsk pancernych. Niemcy wciąż jeszcze mieli szansę na zdobycie przewagi, gdyby odpowiednio wcześniej skierowali do walki dywizje pancerne. Zabronił tego Hitler, który uważał, że inwazja w Normandii jest operacją mającą odwrócić uwagę od właściwego miejsca. Gdy zmienił zdanie i posłał w bój czołgi, było już za późno. Alianci zdołali umocnić swoje przyczółki. Już wtedy zorganizowano specjalne oddziały nazwane zmotoryzowanymi oddziałami artylerii. One miały wystrzeliwać rakiety V-2, których do czerwca 1944 roku wyprodukowano około 1500 sztuk. Nie użyto ich jednak do ostrzeliwania przyczółków w Normandii. Celem rakiet V-2 miał być Londyn. We wrześniu 1944 roku rozpoczął się rakietowy ostrzał stolicy Wielkiej Brytanii. Pierwsza rakieta spadła na dzielnicę Chiswick, zabijając 3 osoby i raniąc 17. To był początek nalotów, przed którymi nie było obrony. Londyn znalazł się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Gruzy, pożary, trupy przypominały Londyńczykom najgorszy czas lotniczych bombardowań miasta. Wtedy, w 1940 roku, żyli nadzieją, że myśliwskie samoloty i artyleria przeciwlotnicza odpędzą napastników. W końcu 1944 roku rakiet nie można było strącić, ale było już za późno, aby Niemcy mogli zrealizować plan zniszczenia miasta. Transport rakiet z Niemiec na miejsca startowe we Francji i Holandii był ogromnie utrudniony przez alianckie lotnictwo, które panowało w powietrzu. Z drugiej strony nadchodziła Armia Czerwona. W lutym 1945 roku rozpoczęła się ewakuacja Peneminde, zagrożonego postępami wojsk radzieckich. Ośrodek rakietowy, w którym wciąż widoczne były ślady bombardowania z 1943 roku, zaczął pustoszeć. Kamler znowu tu i węszy. Weźmiesz te skrzynie, załadujesz. Kuzel, niech pana zostawi samych. Kiedy pan przewiduje wyjazd, doktorze von Braun? Nie wcześniej niż dopilnuję załadunku najważniejszych dokumentów i części. Proszę mi zameldować o terminie wyjazdu.
Pan i najważniejsi konstruktorzy musicie otrzymać szczególną ochronę SS. Nie sądzę, żeby to było konieczne. Ja o tym decyduję. Pan ma wykonywać rozkazy. I nie życzę sobie dyskusji. Operacja V2 jest zbyt ważna dla Niemiec. Myśmy mogli sobie pozwolić na jakąkolwiek nieostrożność. Ta broń zmusi aliantów do kapitulacji. Powtarzam, ma pan meldować o każdym zamiarze dotyczącym pana i pańskiego zespołu. Dobrze, informuję pana, że planuję wyjazd za jakieś 3-4 dni. O ile nie zajdą żadne nieprzewidziane przeszkody. Sztandartenführer Hulke będzie panu towarzyszył do miejsca, które wskaże. Teraz mogę tylko powiedzieć, że to będzie w południowych Niemczech. Tam zostanie wznowiona produkcja rakiet. Resztę dowie się pan we właściwym czasie. Heil Hitler. Co mu się stało? Nigdy nie był sympatyczny, ale teraz to przychodzi samego siebie. Czy on naprawdę uważa, że dzięki rakietom wygramy wojnę? Nie, on wie, że wojna jest przegrana i że zwycięzcy powieszą go za to, co robił w Buchenwaldzie i w Dorze. Dlatego chce nas mieć przy sobie, żeby w odpowiednim czasie wymienić nas na swoją wolność. Albo zabić, gdyby targ z Amerykanami mu nie wyszedł. Zostaniesz tutaj i załadujesz dokumenty, które ci pokażę. Musisz je ukryć w bezpiecznym miejscu, a potem odnaleźć mnie w tych południowych Niemczech. Herr Gruppenführer, czy nie obawia się pan, że von Braun zechce uciec? Ja przypominam, że już raz został aresztowany za poglądy sprzeczne z naszą racją stanu. A poza tym, on już od dawna nie wierzy w nasze zwycięstwo. Nie ma dokąd uciec. Gdyby zechciał przejść do wroga, nie ma pewności, że go nie postawią przed sądem. W końcu jego rakiety spadają na Londyn. Ale niech go pan pilnuje. We właściwym czasie przekażę panu odpowiednie rozkazy. Na wiosnę 45 roku od wschodu i zachodu wokół Niemiec zaczęły się zamykać wielkie kleszcze. 7 marca 45 roku most kolejowy Ludendorff na Renie w pobliżu miasta Remagen został niespodziewanie zaatakowany przez amerykański patrol, co uniemożliwiło Niemcom wysadzenie go. Już w ciągu 24 godzin Amerykanie przeprawili 8 tysięcy żołnierzy wraz z czołgami i działami. Wojska zachodnich aliantów znalazły się na terenie Rzeszy. Za tymi wojskami pierwszej linii posuwały się specjalne zespoły Alsos i Tajkom. Ich członkowie zostali przeszkoleni w poszukiwaniu najcenniejszych materiałów, dokumentów i naukowców, ważnych dla przemysłu zbrojeniowego zwycięzców. Amerykanie wiedzieli, jak wielkie postępy poczynili niemieccy naukowcy pracujący nad bombą atomową, rakietami balistycznymi, rakietami przeciwpancernymi i przeciwlotniczymi, samolotami rakietowymi i odrzutowymi. Z tego zdawali sobie również sprawę Rosjanie. Towarzyszu generale, major Czyżykow. Wy prosto z drogi? Tak jest. No nie pora na wypoczynek. Podejdźcie tu. Na czele specjalnego zespołu radzieckiego stanął generał Avram Zawieniagin, zastępca Berii. Na tydzień ruszy ofensywa na Berlin. Pójdą dwa skrzydła. Z północy i z południa. Chcę, żeby już w kwietniu za Odrą znalazł się zespół naszych naukowców. Tu jest lista specjalistów, którzy mają znaleźć się w tym zespole. Czertok. Od 44 roku pracuje nad rakietami. Tymi z Polski, które Anglicy chcieli nam wykraść, ale nie daliśmy się podejść burżujom. Woskresieński. Też badał V2 znalezione w Polsce. Dalej, Gajdukow, specjalista od artylerii rakietowej, jego asystent Mrykin. Oni przyjadą do Niemiec w pierwszej kolejności. A potem poślemy następnych. Głuszko, Korolow i inni. Oni oczywiście będą badać dokumenty i znalezione części. A wy macie im zapewnić bezpieczeństwo i ułatwić pracę. Jasne? Tak jest.
No, obawiam się tylko jednego, że Amerykanie mogą znaleźć się szybciej w miejscach, które nas interesują. Dlatego wy musicie być tuż za naszymi pierwszymi liniami. I nie bójcie się odpowiedzialności, jeżeli wjedziecie na tereny zajęte przez Amerykanów. To jest rejon, który nas interesuje najbardziej. Tam jest bardzo dużo rakiet. Wielkie polowanie rozpoczęło się.